Zobaczyliście, jak wygląda Village pokolenia. No, jak teraz, się w nie gra. Jak się w nie gra, jak powinna się w nią grać. No i cóż, teraz to, co robimy najbardziej, czyli podyskutujemy sobie na temat tej gry. Oczywiście nasza złota dziesiątka, 9 aspektów gry plus 10 ocena. Gabryś, oczywiście mamy kartkę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówić. O co chodzi, tak? Punkt pierwszy. Walor estetyczny, wykonanie gry. Znaczy, ja bym powiedział też, no, Eggerspiele i wszystko jasne, tak? Gra naprawdę, chyba taki ma klimat, tak? Jest estetyczna, fajna, wszystko jest w zasadzie ładnie wyrysowane. Pionki, znaczy te drewniane pionki, plansza, wszystko się ładnie komponuje i chyba... No, jest dobra jakość po prostu. Solidnie, tak? Znaczy, moje jedyne zastrzeżenie to jest te naklejki, które się pojawiają, ale to jest taki jak nowy trend. Trzeba usiąść trochę ponaklejać i nie wiem, jak one w przyszłości będą się spisywały, ale generalnie póki co się trzymają, więc to jest taki walor no, pewnie niezbędny, no bo te pokolenia, kolejne pokolenia muszą być oznaczone i myślę, że tam nie ma chyba jakiegoś takiego rozwiązania, które by to... Zawsze możesz później przygotować na Wiko. No tak, oczywiście. Nie, ale... Zarówno, widzicie, same pudełko zachęca generalnie, także po rozłożeniu gra jest też bardzo graficznie poprawna, przejrzysta. Nie ma co się przyczepić, także to 10 na 10, nazwijmy to w ten sposób. Gabryś. Tematyka. Gabryś. Mi to nie przeszkadza, że to jest gra o umieraniu. Czy tak naprawdę nie jest, tak? No bo to jest tylko jeden z elementów tej gry, który w dodatku przynosi naprawdę sporo punktów, tak? Jak to zaniedbamy, to musimy tych punktów szukać gdzie indziej. Więc to jest tak, że ten element, który kończy rozgrywkę. Zapełnienie tej księgi lub cmentarza. No tak, no to jest element jakby zakończenia, tak? A jak nam się skończą miejsca na cmentarzu, ewentualnie w tej księgi. To jest generalnie dobra strategia. Trzeba na zdrowo się nakombinować, jest wieloaspektowa. Tak, znaczy my mówimy, że to jest gra o umieraniu. Według mnie jest trochę takie tylko kontrowersyjne, no bo jak tłumaczymy grę, mówimy, słuchajcie, musicie dobrze umrzeć. Wszyscy, no nie. I to tak faktycznie wzbudza trochę kontrowersję, ale później jak już tak wejdziemy w tą fabułę, zaczniemy grać i zobaczymy, że to jest tak, jak Karbiś mówi, jeden element tej gry, no faktycznie Village no, oddaje, tak? Tą jakby wioska i te całe klimaty wioskowe, nazwijmy to w ten sposób, takie małe mieściny, no pokolenia już bardziej chyba, bo zarządzamy tymi naszymi krewnymi, czy tam tymi pokoleniami, także to ty, ale mimo wszystko taki aspekt jest dosyć ciekawy. W tym kontekście można powiedzieć, ta tematyka to jest nowy element, jakby zarządzanie tą, no nazwijmy to, nie wiem, trochę może śmiercią, to może źle powiedziane, tak, zarządzanie tymi ludźmi, no, tymi pokoleniami, tak, właśnie, pokoleniami, tak jak, co ma się wydarzyć, tak. Trochę tak intrygująco, ciekawie, także no tutaj ten element został bardzo fajnie wkomponowany. I myślę, że to też dodaje takiej pikanterii tej grze. Poziom trudności. No. Czy tak, instrukcja nie jest napisana w sposób trudny. Jest, generalnie zasady są łatwe. Natomiast tak. Ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście to wskazuje na to, że to jest gra skierowana do no, osób zaawansowanych. Gra jest złożona, czyli te poszczególne elementy, akcje są bardzo proste, bo wiemy, jak to wygląda, ale skomponowanie i połączenie ich w grze, w rozgrywce, co chcemy doprowadzić, co chcemy zrobić, już wtedy powoduje, że ta gra faktycznie wymaga dużego jak tam skupienia, pomyślenia i tak naprawdę ona planowania jest, wymaga. Planowanie ona jest złożone. Oczywiście ten losowanie tych kosteczek w każdej rundzie powoduje, że trzeba mieć no, jakąś alternatywną strategię i idziemy w kierunku obranym, ale trzeba odpowiednio uważać, co robią inni. Także pod tym względem to myślę, że strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o Spiel des Jahres, że faktycznie to jest gra złożona, ona jest skomplikowana i to trzeba powiedzieć, że faktycznie ten aspekt jest zachowany. Gra jest no, dla takich początkujących też oczywiście. No ale... tak, bo są zasady proste, tak? Ale no, siada osoba, która dopiero chce zacząć grać w gry i siada naprzeciw niej dwóch doświadczonych graczy. To już tak. To i już będzie widać w punktach. Tak, będzie widział te możliwości, które daje ta gra, że trzeba dobrze rozstawiać, trzeba poświęcić na początku te pionki. Różne są strategie, tak? Różne drogi do zwycięstwa i to tak przy pierwszej, drugiej, trzeciej rozgrywce to tak badamy temat, a później już mniej więcej wiemy, co trzeba, w którym kierunku trzeba iść. Także poziom trudności, ja bym powiedział, no 12 plus, to raczej chyba tak. Raczej zdecydowanie tak. Zdecydowanie, że ta plus 12. No w takiej skali
punktowej, to bym powiedział, że tutaj poziom trudności to jest 8 na 10. Zasady są... Tylko dlatego, że zasady nie są skomplikowane. Zasady to jest, myślę, że nie wiem, 4, tak? 4, ale, tak. Ale sama poziom rozgrywki, sama ta kompilacja tych wszystkich zasad, no to faktycznie na 8, powiedziałbym, może no, na 7-8. 7-8, no tak. Tak to wygląda. Skalowanie. Znaczy, jak miałem we wszystkich wariantach, 2, 3, 4, 5, skalowanie jest idealne. 2, 4, 5, nie. Czy 2, 4, przepraszam, 2, 4, tak. 5 jeszcze myślę, że coś się pojawi, może jakiś tam dodatek aspekt, nie? Znaczy, to ustawienie, rosowanie tych kostek dla każdego wariantu jest inne. To powoduje, że oczywiście, jeżeli mamy też dwie osoby gramy, to zakrywamy te pola, które, żeby to odpowiednio było liczba miejsc do wykorzystania, więc tak naprawdę skalowanie jest według mnie idealne. Gra jest taka... No i doświadczenia też wskazują na to, że gra się sprawdza. Tak, wpisuje się w tam taką grę uniwersalną dla dwóch, dla trzech, dla czterech osób. Idealnie, powiem szczerze. W każdej konfiguracji spisuje się... Losowość. No losowość. No tutaj... gra, można powiedzieć, jest w takich dwóch aspektach. Ona dla mnie jest losowa. Znaczy jest losowa na takiej zasadzie, że... wykonywanie samych akcji zależy tylko i wyłącznie od nas, czyli ten aspekt losowości nie występuje, tak? Ale wrzucanie do tego woreczka, losowanie chociażby, nie wiem, tych... kostek akcji, tak? Kostek akcji to jest pierwsza sprawa, wykładanie, nie wiem, na tym rynku... żetonów, tak? Tak, żetonów i wyciąganie, można powiedzieć, w kościele. Znaczy, to też można, można zapłacić, tak? To też jest element strategii, tak? Po części można powiedzieć, ta losowość jest elementem strategii, ale ona nie ma wpływu na nasze akcje. Tak bym to powiedział. No może nie wiem, czy dobrze to... Ja uważam, że gra absolutnie nie jest losowa. Dlatego to, o czym Marek mówi, to jest aspekt gry, pewna taka niewiadoma, którą trzeba uwzględnić w kalkulacjach naszych planów strategicznych. Tak? Jak to tak, się znaczy, z jednej strony to się zgodzę. Pamiętaj też, że wykładając tych kupców, to masz ich kilku, tak, wyłożonych, no tak, no, tam, chyba sześciu czy ośmiu. Widzimy, tak? co się dzieje tam, no to faktycznie w perspektywie następnej rundy chociażby, tak, no to okej, okay, no tu się zgodzę, tylko że wyłożenie tych kupców na początku może być różna kombinacja, tak, no od razu. No dobrze, może być trudniejsza, tak, ale to nie oznacza, że w tym momencie widzę, co jest i... Nie, znaczy... Jeżeli to chodzi... już na przykład determinuje to, że w tym momencie nie pójdę w tych kupców. Nie, to tak? Jeżeli chodzi o taką losowość, taką typową losowość, że mówimy, że karty wybieramy, one są tak jak było w Kingdom Dreamie, to nie, to taka losowość nie występuje. Znaczy, losowość ma jakby dwa aspekty i ona nie wpływa na naszą mechanikę. Znaczy, czy nie, w jaki sposób wpływa tak na plan, bo jeżeli widzę, że... Ono tak, załóżmy, musimy mieć jakiś plan długoterminowy, nie na jedną rundę na dłużej, aczkolwiek rozkład tych wszystkich kości i rozkład naszego czasu, tego naszego gospodarstwa, przejście przez most, tutaj może być, może się zmieniać. Czyli ta losowość jest różna, bo w tym momencie wyciągniemy dużo... Nie, no właśnie w ten sposób i nie ma. Zobacz, bo jeżeli... Dużo kostek czarnych i tak naprawdę okazuje się, że planujesz, że będziesz coś tam rozwijał i poświęcisz tą jedynkę później, a okazuje się, że niestety będziesz musiał zrobić to wcześniej. No, niekoniecznie, tak, bo wtedy mogę mój plan zmodyfikować i pójść w coś innego. Poczekać, aż tutaj się zmieni ten układ, no, i zrobić to. Jak masz czarne kostki, to już nie możesz czekać, tylko... No ale nie, no jak mam, wiesz, no to zależy od sytuacji, tak? No trudno, czasem będę musiał poświęcić, tak? I znaczy, zobaczyć, to się wydarzy później. Ja bym rozpatrywał tą losowość w dwóch poziomach, tak? To nie jest taka typowa losowość, bierzesz kartę, ciągasz i potrzebujesz coś i masz innego, to się z tobą zgodzę, że tak. Ale jeżeli chodzi o ten układ, faktycznie to jest tak, gra ma wytyczone jakieś tam takie... te ramy długofalowe, ale musisz dostosowywać się w każdej rundzie, w każdym losowaniu na to takiego i ta losowość, no, determinuje twoje działania, można powiedzieć w ten sposób, tak? No, ja się nie zgadzam. Ja uważam, że owszem, ten układ w wyniku losowania tych kosteczek z woreczka, tak, wpływa na moje akcje, ale on nie zachwieje w jakiś sposób dramatyczny moim planem. On może coś opóźnić, ale... No dobrze, no potrzebujesz, nie wiem, kostek z strzelam zielonych, albo no, żeby mieć jakieś... No dobrze, to zobacz, zbiorę zielone na przykład, nie wiem, z podróży, tak? Albo z ratusza. Ale nie, no dobrze, jeżeli tam załóżmy są dwie zielone, czy tam, nie wiem, czy teraz układ... Zielonych jest permanentnie mało, tak? No jest ich permanentnie mało. No załóżmy, i tak naprawdę no, nastawiasz się, że masz układ, nie masz pieniędzy, no, no bo z jakichś tam względów nie zdobyłeś, tak, wiem, że powinieneś, tak, i chcesz, możesz wejść na rynek i zaraz pokazać
końców, tak? I okazuje się, że nie masz zielonych kostek, nie masz na to... Ale wiesz, Marek, to ale... W sytuacji, w której nie mam zielonych kostek, nie mogę wejść na rynek. To albo je zbiorę i wtedy będę mógł wejść na rynek, no tak. Albo ich nie zbiorę i wtedy muszę zrobić coś innego, które też mi przyniesie punkty. No. To jest mnóstwo sposobów na zdobywanie punktów. Nie, no to jest faktycznie, to się zgadza, że ta losowość, no ja bym powiedział, ale... Jest... Ona modyfikuje tylko nasze plany, ale nie determinuje tak. Tego, że już w tej chwili jak nie przyszło mi, to ja nie mogę nic oczywiście, zrobić. Oczywiście, no to się z tobą zgodzę, ale nie, czy układ losowy tych kostek, rasowanie i zarówno kościele, jak i rasowanie kostek na planszy, no ma wpływ, tak? Zobacz, Marek, że zobacz, mówisz, no ma wpływ, ale na co ma wpływ, tak? Jeżeli nie wezmę tego kupca z szóstką z koniem, to będę mógł wziąć z szóstką z wozem i z papirusem, no. Wiesz, no wszystko... Nie jesteśmy do końca zgodni, ale okej, przyjmuję twoje argumenty. Grałem faktycznie, no, kilka razy. No... Ja gram w gry naprawdę bardzo losowe, tak jak są gry wojenne, gdzie rzut kością determinuje wynik. Wiesz. Taka losowość, tutaj mówmy się, taka losowość nie występuje, absolutnie nie występuje taka losowość. Taka losowość, to się z tobą zgodzę, tu nie ma takiej, to nie ma tego ślepego losu. Nie ma ślepego losu, tak? Nie ma. Wciągnięcie chociażby tych w kościele, tak, jeżeli zakombinujemy, mamy perspektywę, no to musi mieć monetę, żeby zapłacić. Tak? To jest element strategii, tak? Dokładnie. Albo decyduje się na losowanie, tak. Dobieram, dokładnie, mam szansę wyciągnąć czarnego po prostu. Albo płacę. Jest ta losowość w tym konfiguracji ustawienia i to może mieć jakiś tam mniejszy, większy wpływ na to nasze działania. Tak, no w ostatnich ludzi może to mieć opóźnić, wpływ, tak, może to opóźnić, może to przesunąć, aczkolwiek musimy się dostosować. No, w tym aspekcie to gra jest, nazwijmy to, losowa i to może dobrze, bo za każdym razem jest inny układ tego. No, ona powoduje właśnie dzięki temu dużą regrywalność, bo to powoduje to, że planując długofalową moją rozgrywkę, nie mogę być pewny tego, że zrealizuję ten plan, tak? W ten sposób, to wiesz, to byłyby szachy. No to się zgadza. Tutaj ten temat mamy... No obcykany, powiedzmy. Interakcja. No interakcja. No też teraz znowu pytanie, czy bo jest bezpośrednia, czy jest... Pośrednia. Według mnie jest bezpośrednia. Dlaczego? Zabieram kostkę, nawet nie wykonując akcji. Przez to, jeżeli już żadnych kostek nie ma, mój przeciwnik nie może wykonać. No to się zgadza. No to faktycznie, to jest taka interakcja, ja bym powiedział, ona taka trochę podprogowa. Tak? Oczywiście mamy tą opcję, że bierzemy kostkę, niekoniecznie musimy wykonać akcję. Tak? Możemy komuś tam zaszkodzić. Tak? Widzimy, że brakuje mu kostki, chce coś zrobić i no, dąży, zabieramy. No to jest jedyna interakcja, która występuje. Tak? Podbieranie tak, kostek odpowiednich kolorów. I tyle, no przedmioty znaczy, nie możemy podbierać, nie możemy komuś tam, nie możemy... No, można też podebrać tego kupca, tak? Więc widzę, że jeżeli ty go bierzesz, ja też go mogę, szczególnie jak ma dużą wartość punktową, to też mogę podebrać. Znaczy, no oczywiście możemy kogoś tam szybciej uśmiercić, ewentualnie z niego miejsce wchodzimy i blokujemy to też, powodując, że tak naprawdę albo trzeba przestawić pionka, albo ewentualnie naszego... krewnego, ewentualnie trzeba go położyć na cmentarzu bezimiennym. To taka interakcja też ciekawa, ale... No, wybitnie negatywna. Tak, no taka dokładnie. To wpisuje się, że tak naprawdę planowaliśmy coś, to... Nie ma. Lipa. Nie ma lipa. Grywalność. Grywalna jest gra, tak, tutaj ja noszę zawsze kilka... Ja uważam, że jest bardziej grywalna słuchać niż Kingdom Builder. Zdecydowanie, noszę tych gier kilka zawsze, jak widzą, że jest Village, to po prostu gramy, ostatnio graliśmy dwie partie pod rząd, tak, co mnie niestety nie cieszy, ale no fajnie, bo tak naprawdę ta rozrywka jest inna, jest dużo dróg do zwycięstwa, każdy scenariusz jest inny, rozgrywki, to nie jest tak, że wiemy jak w tą grę grać, wiemy jak grać, ale ona jest za każdym razem jakby... Ten układ kości determinuje, tak prawda? Kości, no, w zasadzie... Inaczej gra się w trzy, inaczej w cztery osoby. Tak, także to wygrywano się... W moich rozgrywkach za każdym razem wygrywało... Znaczy nie można wskazać strategii wygrywającej, tak? Naprawdę tutaj tyle rzeczy punktuje... Nie można odpuszczać niczego. Znaczy nie jest tak, że sobie zlekceważymy tą księgę chwały. To jest 15 punktów, tak? 12. To jeżeli odpuścimy temat, no to tak naprawdę te 12 punktów może zaważyć, tak? Możemy te 12 punktów przestawić do kościoła. No, myśleliśmy, że kościół nie jest istotny. On jest bardzo istotny. Podróże, tak? No, te podróże są drogie, ale bez podróży też nie jesteśmy w stanie... Tak, jednego ludzika mając to jest tylko jeden punkt, tak? Już mając dwa dyski, to już jest punktów 3. Także to trzeba gdzieś tam patrzeć wszędzie i się umiejscowiać wszędzie, bo no niestety te punkty suma summarum dają nam
jakąś tam określoną pozycję i tak to wygląda. Także grywalność jest zdecydowanie, powiedział. Grywalność i mówię, co żeśmy tutaj? Grywalność. Grywalność. Niezależność językowa. Gra jest niezależna. Tak. Cieszymy się, że Hobbity wydają grę po polsku, ale to się pewnie będzie niestety sprowadzało do tego, że będzie polska instrukcja, która już jest, no i pewnie będzie naklejka pokolenia tyle, tak? Jeżeli chcecie w tym momencie tę grę kupić, nic was nie ogranicza, gra jest niezależnie językowo tak naprawdę. No być może cena będzie miała wpływ na cenę. Mamy nadzieję, że będzie niższa cena. W tej chwili gra kosztuje mniej więcej 140 kilka, około 140-150 zł. Gra jest w zasadzie czytelna, prosta, bez żadnych tam napisów, niezależna językowo i tyle, tak. I już. Dostępna 140-150 zł. Myślę, że tutaj po tym pewnym to. Końcowa cena. Znaczy, no ja powiem tak, zaczynałem tą grę, pierwszy raz zagrałem, to miałem jakieś tam 8. Czym dłużej gram w tą grę, czym więcej gram w tą grę, ocena moja rośnie, bym powiedział, że to jest mocna dziewiątka. Znaczy, dziesiątki pewnie waham się, może jak zagram 20 razy, to może powiedziałem, że to jest dziesiątka, ja dołączę do tej puli gier dziesiątkowych, ale póki co jest taka mocna dziewiątka, naprawdę gra, która będę grał, będę wracał. No, mnóstwo aspektów, które tutaj w tej grze są, przede wszystkim zarządzanie czasem. Te wielopoziomowość, można powiedzieć, tej gry, te wszystkie aspekty, mechanizmy, które się ze sobą łączą, naprawdę no, mocna dziewiątka, także to jest gra naprawdę godna uwagi i ona stanie na półeczce i myślę, że zawsze do niej będę wracał, także... Ja dałem dziesiątkę. Nie dziwię się, że gra zdobyła Kenneth Sperl, tak? Tak. Gra dla zaawansowanych. No ja grałem stosunkowo niedużo w tą grę, tak? Bo grałem w sumie chyba 5 razy tylko. Ale każda rozgrywka naprawdę, słuchajcie, była inna. Każda rozgrywka przynosiła ogromną frajdę. Nie będę tutaj powtarzał, co Marek mówił, bo zgadzam się w 100%. Te wszystkie aspekty przemawiają za tym, że tę grę warto posiadać w swojej kolekcji. Nie mam wydania anglo-niemieckiego, więc poczekam, aż Hobbity wydadzą Polskę i zasilę budżet wydawcy, tak kupując grę. Tak jest. No to słuchajcie, no to znaczy nie jesteśmy w tym momencie zgodni, ale to też świadczy o tym, że 9 z 10 to jest gra naprawdę bardzo dobra. Zagrajcie. Spróbujcie, no możecie zagrać już niebawem w tą grę w Village na gramofonie naszym, na gramofan w Płocku. Niewykluczone zagracie może w pokolenia. Tak. Póki co możecie zagrać w Village, także to zapraszamy już was teraz. No i chyba tyle, to jest koniec już tej trzeciej naszej odsłony wspólnej, 46 odcinek podcastu. Tyle mamy do powiedzenia tematy Village, ale to jeszcze nie koniec. Bo zgodnie z tym, co żeśmy obiecali w poprzednim odcinku, fundujemy grę Kailus, znaczy to jest moja dziesiątka na nasza chyba ulubioną grę. Tak. Nówka sztuka Kailus, polskie wydanie, oczywiście Hobbity, o proszę bardzo, Hobbity EU. Oczywiście tak, żeby tą grę zdobyć, zrobimy losowanie. Zapraszam wszystkich na... Mamy konkurs, słuchajcie. Tak, konkurs, tak. Zrobimy oczywiście konkurs. Konkurs małpa planszolandia.pl. Mamy do was trzy pytania. Gadzieś. Wszystkie pytania dotyczą podcastów. Pierwszy dotyczy Jumbo. I pytanie brzmi, o jakim aspekcie gry nie wspomnieliśmy w podcaście. Dla ułatwienia dodam, że odpowiedź znajduje się w komentarzach do podcastu na stronie Marka. Drugie pytanie dotyczy Kingdom Buildera i brzmi ono, w jakim aspekcie, w jakiej ocenie nie byliśmy z Markiem zgodni. A trzecie dotyczy niniejszej recenzji i pytanie brzmi tak, co powiedział Marek w 13 minucie. Niewykluczone, podcastu. Że coś powiedział Gabryś, ale jeszcze o tym nie wiemy. Znaczy nie, co powiedział Marek? Jeżeli Marek nic nie powiedział, to trzeba to napisać. Trzeba dokładnie zacytować. Ślijcie odpowiedź na adres podany przez Marka. konkurs@planszolandia.pl. Prosimy was oczywiście o odpowiedzi i myślę, że nikt odpowiedzi, tak? Jeżeli wylosujemy, oczywiście na następnym podcaście wylosujemy. Taką środkę znajdziemy, słuchajcie. Tak, środkę znajdziemy, znaczy może moja ninia pomoże.
to oczywiście skontaktujemy się ze zwycięzcą. I prześlemy najszybciej, jak się tylko da, tą grę. 30 dni, tak? Od dnia zamieszczenia podcastu. Od momentu zamieszczenia na YouTubie 30 dni, tak naprawdę, to myślę, że no pewnie podcast będzie szybciej. Będziemy musieli tak się jakoś tak wbić, żeby to zrobić następny podcast. No, to... Przed chwilą jeszcze konwentem. Tak, przed konwentem. No, tak wykombinujemy, żeby... Albo zrobimy, że tak powiem, samo losowanie, tak żeby było dobrze, także rozstrzygniemy na pewno. Z bólem serca oddamy tą nówkę, sztukę, grę. Także słuchajcie, no konkurs mamy... Jasne chyba, no jakiś regulamin, nie wiem, czy musimy tworzyć. Chyba nie. Nie, nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, no cóż, trzecia odsłona dobiega końca, konkurs zapowiedziany, piszcie, oglądajcie. Niedługo się zacznie, tak. Tak. Marek za jakiś, myślę, tydzień zamieści. A ty mówisz o... Konkursie. A, konkurs, tak. Także myślę, że w ciągu tygodnia będziemy wiedzieli co i jak. Więc słuchajcie, oglądajcie nas po prostu, oglądajcie nas, wygrywajcie nagrody. To nie będzie pierwszy i nie ostatni konkurs. Myślę, że coś jakieś niespodzianki dla Was. Przygotujemy jeszcze przyszłości. Tak, przyszłości, także to póki co dziękujemy bardzo za wystąpienie. Tak, oczywiście Gabriel Szala Rechaniu. Marek Wysocki. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, oglądajcie, piszcie, komentujcie. Zaglądajcie na stronę, zaglądajcie na YouTube'a, na Facebooka. Wszędzie tam, gdzie można nas oglądać. No i cóż, zapraszamy na kolejny podcast. Zapraszamy.